Witam Państwa bardzo serdecznie z cyklu Felietony z drugiej strony. Maseczki, maseczki. To temat numer jeden w naszym nieszczęśliwym, nawiedzonym przez koronawirusa kraju. Umiłowana władza przy ogromnej trosce o nasze zdrowie wprowadziła nakaz zakładania masek. Oddychasz, rozsiewasz, a jak założysz maseczkę albo szalem się owiniesz, to już nie, podobno. Jak nie założysz maseczki, to władza ukaże cię mandatem, z pewnością. Popyt na maski, więc wzrósł. Zaczęto je sprowadzać, a to z Chin samolotami, z pobliskich szwalni samochodami, albo zaopatrywać się też innymi domowymi sposobami maseczki białe, maseczki czarne, maseczki kolorowe, maseczki z wąsami kota, maseczki z filtrami, maseczki bez filtrów. Chcesz ocieplić wizerunek w kampanii prezydenckiej? Zasponsoruj maseczki, namawiają mnie jedni. Maseczki to w ogromnej mierze ściema, twierdzą drudzy. Ja sprowadzam hurtowo po 2,50 za sztukę, informuje mnie znajomy, choć ich normalna cena to ponad 5 zł. Bo te moje maseczki są profesjonalne, jak dla szpitali, dodaje z nutą triumfu w głosie. Psi, taka maseczka naprawdę powinna kosztować 19 groszy. Twierdzi znajomy tegoż znajomego, pewnie zazdrosny, że kolega się rozwija, a on czeka na awans. Cóż, takie czasy, sklepy pozamykane, butów kupić nie można, sweterka też nie można, ani nawet kanareczka. Dzisiaj Aleksander Fredro, pisząc zemstę, bez wątpienia musiałby zmienić dialogi, wkładając w usta papkina na przykład takie słowa. Jeśli nie chcesz mojej zguby, trzy maseczki daj mi luby. Tak naprawdę to chyba ze 30 maseczek. Za jednym zamachem. Trzeba je bowiem dość często zmieniać. Co 15 minut, twierdzą lekarze specjaliści, bo zbiera się tam wilgoć i namnażają bakterię. Naprawdę są one szkodliwe dla naszego zdrowia mogą być źródłem zakażeń. Co więcej, uważają oni, że noszenie maseczek przez osoby zdrowe to absurd. Nawet minister zdrowia Łukasz Szumowski, medyk i profesor, bądź co bądź, zapytany w radiu RMF o maseczki odpowiedział, cytuję: "One nie pomagają. One nie zabezpieczają przed wirusem. One nie zabezpieczają przed zachorowaniem. Naprawdę nie pomagają." Koniec cytatu. Dopytywany przez redaktora, to po co ludzie je noszą? Odpowiedział, cytuję: "Nie wiem. Ordynator oddziału zakaźnego w Dąbrowie Tarnowskiej, dr Zbigniew Martyka, w udzielonym gazecie krakowskiej wywiadzie, na pytanie o maseczki odpowiada, cytuję: One nie chronią przed niczym. Od wczoraj musimy je nosić i będzie to sztuka dla sztuki. Ta maseczka nie będzie chroniła przed wnikaniem wirusa. Absolutnie. Koniec cytatu. Wirusolog. Profesor Włodzimierz Gut na falach Polskiego Radia mówił, cytuję: Maseczka nie jest wskazana dla osób, które nie są zarażone koronawirusem. Taka maseczka to zbieracz wszystkiego, co zostanie potem przeniesione na człowieka. Może stać się źródłem zakażenia. Koniec cytatu. Ergo szkodzi zdrowemu człowiekowi. Ludzie się męczą i sobie szkodzą, a wszystko to zmuszeni są czynić z nakazu umiłowanej władzy, która, jak miałem okazję zauważyć, staje się coraz mniej umiłowana. Pojechałem do miasta. Ulice opustoszałe, sklepy pozamykane, tylko jedna kawiarnia czynna, sprzedaje kawę na wynos. Skorzystałem więc z okazji. Kawa pyszna, polecam. Sprzedający bardzo mili w maseczkach ale, jakby to powiedzieć, niezwykle poirytowani tymi maskami. Pocą się i nie mogą oddychać. Ja natomiast nie mogę powiedzieć niestety, jak brzydkie słowa padały pod adresem umiłowanych przywódców naszego kraju, którzy nakazali zakładać im te maski. Myśli moje nie po raz pierwszy przeniosły się do końcowych scen z filmu Sex Misja Juliusza Machulskiego, gdzie bohaterowie, Albercik, Max, Lamia oraz jeszcze jedna funkcjonariuszka po wyjściu na świeże powietrze dusili się w dziwnych skafandrach i maskach, sądząc, że jest skażenie, którego nie było. Poluzowałem nawet więzi wyobraźni i ujrzałem uderzające podobieństwo pomiędzy naszymi umiłowanymi przywódcami zakładającymi okazjonalnie maseczki, a mężczyzną filmową jej ekscelencją, która również okazjonalnie przyklejała sobie plastikowe atrybuty kobiecości. A wszystko to dla dobra, czy no właśnie, czy jego. Ale ale koniec z iluzjami trzeba zejść na ziemię. Kampania prezydencka czeka. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.